wybrać też muzykę. Leksykon manipulacji, Przemysław Wagiński. Dzisiaj witam po raz kolejny z gościem, który już miał przyjemność, znaczy ja miałem przyjemność móc z nim rozmawiać na tej antenie. Dzisiaj będziemy znowu rozmawiać z Filipem Podstawskim, a to dlatego, że myślałem, że ciekawe będzie omówienie jednego z tematów, który w kontekście Polski kojarzy się bezpośrednio z manipulacją i jest to temat, który jest oczywiście dużo szerszy. Będziemy omawiać kontekst symboliczny od samego początku, ale o czym będziemy rozmawiać? O okrągłym stole, a tak naprawdę o okrągłych stołach, tak? W sensie, dlaczego ten typ, ten dziwny, powiedzmy, może nawet nie taki dziwny mebel, po prostu można rozumieć jako symbol z jednej strony egalitaryzmu, z drugiej właśnie manipulacji. Jak to się stało, że coś z głębokich legend arturiańskich przeniosło nas w zupełnie inne realia historyczne i jest kojarzone z oszustwem, z teatrem, którego byliśmy świadkami, ci, którzy są trochę starsi. Ja się urodziłem w roku 89, kiedy dochodziło do rozmów okrągłego stołu. No a kto może na ten temat opowiedzieć więcej niż autor książki Zakon okrągłego stołu? Bardzo się cieszę, Filipie, że znowu jesteś na kanale. Alter Historia, Filip Podstawski, witaj. No witam, witam serdecznie, cieszę się. Nadajemy teraz na żywo na Śląskiej Telewizji, no ale też będzie materiał na Chrobrym Szlaku. W każdym razie no witam wszystkich widzów, którzy też są, też są na żywo. No temat okrągłego stołu jest oczywiście szerszy niż to, czym ja się konkretnie zajmuję. W swojej książce poruszyłem tylko ten temat politycznego okrągłego stołu, który miał miejsce po roku 89, na którym doszło do... Tak przynajmniej wielu sądzi, że doszło do układu pomiędzy polskimi politykami z tak zwanej opozycji demokratycznej, a z komunistami. No, następne badania moje wskazały na to, że jednak tak nie było, to znaczy, że układ istniał już dużo wcześniej niż to miało miejsce przy okrągłym stole. No, w każdym razie tematem tutaj jest, tak jak wspomniałem wcześniej, okrągły stół ogólnie, a nie tylko ten okrągły stół historyczny, ten okrągły stół polityczny, prawda? Mamy tu w ogóle do czynienia... Tak, i chciałem przede wszystkim, może zanim jeszcze zaczniemy sięgać do źródeł tego symbolu, to żebyś powiedział, dlaczego akurat okrągły stół i zakon w twojej książce. To jest pytanie, które często pada, ale powiedz to widzom tutaj na Chrobrym Szlaku. No właśnie, to myślę, że też, że jest to ciekawe, interesujące. To się wszystko sobie łączy ze sobą, tak jak wspominałeś, ten kontekst tego wieloznacznego symbolu okrągłego stołu z takim symbolem politycznym. Konkretnie tą nazwę zaczerpnąłem od nazwy Zakonu Porozumienia Centrum. Zakon Porozumienia Centrum oznaczał taką ścisłą elitę polityczną, która miała kontrolować taką partię jak Porozumienie Centrum. To była topowa partia jeśli spojrzymy na takie podstawę funkcjonowania Polski na początku lat 90. Była to największa partia prawicowa, konkurująca oczywiście z innymi partiami prawicowymi. No w każdym razie publicyści wyróżniali taką ścisłą elitę tej partii i nazywali to właśnie Zakonem Porozumienia Centrum. Ja uznałem, że bardziej niż Zakon Porozumienia Centrum istnieje coś takiego jak Zakon Okrągłego Stołu, czyli jakiś układ pomiędzy wszystkimi liderami wszystkich bloków politycznych, którzy ze sobą współpracują, no i tworzą ten realny system polityczny. Dlatego sądzę, że istnieje bardziej właśnie Zakon Okrągłego Stołu. I tak to nazwałem w nawiązaniu do właśnie pierwotnie do Zakonu Porozumienia Centrum. No z tym, że jest taka ciekawostka, to znaczy na przykład ja pisząc swoją książkę praktycznie nic nie wspominam o masonerii. Tam jest jedynie jeden wątek, to znaczy poruszam rolę loży Binaj Brit, którą oczywiście przywrócił do życia prezydent Lech Kaczyński. No też bardzo ciekawa historia, no ale dopiero później analizując co ciekawe dokumenty IPN-u zetknąłem się z tym, że w ogóle mowa o masonerii w przypadku kształtowania całego tego systemu politycznego to nie jest w ogóle teoria spiskowa, bo są mocne argumenty, materiały IPN-u, które jasno o tym świadczą. No teraz publikuję materiał na ten temat. Dlatego nazywając swoją książkę Zakonem Okrągłego Stołu,
nosem trochę wyczułem jakby realną podstawę tego wszystkiego. Tam się skupiam jedynie na kwestiach politycznych. W następnej właśnie już zagłębię się bardziej w te kwestie związane między innymi z historią masonerii, przekształtowaniu III RP. No ale w każdym razie ta logika istnienia tego właśnie takiego no, trochę niejawnego systemu, który steruje tym całym życiem politycznym jest bardzo ciekawa i również odgrywa rolę w... No, odgrywa rolę, myślę, że w interpretacji tych wszystkich wydarzeń. Na twoim kanale Alter Historia znajduje się już jedna rozmowa, którą przeprowadziliśmy jakiś czas temu na temat twojej książki i zachęcam widzów, żeby się tam udali i zobaczyli głębiej, o co w tej książce chodzi, a dzisiaj będziemy rozmawiać na temat konkretnego motywu okrągłego stołu. To może takie pytanie na początku, co jest nie tak ze stołami prostokątnymi? Nie wiem, czy uznać, że to jest pytanie podchwytliwe. No, dlaczego on jest okrągły? Z okrągły stół ma pewną określoną symbolikę oczywiście, która oznacza pewną taką ciągłość no i przemiana wszystkiego, całego systemu. No i tak spojrzymy na polską scenę polityczną, to okaże się, że ten symbol jakby zupełnie pasuje do systemu, który został w Polsce utworzony. To znaczy okrągły działa oczywiście w ten sposób, że... Z wychodząc od odpowiedniego miejsca dochodzimy do miejsca powrotnego. No jak działa polski system polityczny? Partie po prostu się zmieniają, tak jak właśnie na tym okręgu, dlatego no, tu widzimy, że ten symbol po prostu okazał się proroczy. No zresztą nawet nie do końca co proroczy, po prostu ludzie, którzy założyli wtedy ten okrągły stół, który doprowadził później do powstania III RP, wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądać, dlatego takiego symbolu, a nie innego, moim zdaniem, użyli. Zatem widzimy, że tu mamy mowę o konkretnym symbolu i jest konkretne znaczenie koła. Ja prywatnie, jeśli miałem się zastanowić nad symboliką stołu w ogóle, w pierwszych źródłach historycznych, które przychodzą na myśl, to kojarzę motyw z przypowieści z Ewangelii, gdzie jest podana ta sytuacja, w której ludzie walczą o to, żeby mieć jak najlepsze miejsce przy stole. I jest to oddanie pewnej hierarchii. I ten, oczywiście w kwestii Ewangelii tam jest powiedziane, żeby usiąść z tyłu i że to jest najlepsze, co można zrobić, tak? Bo wtedy nie zostaniemy w perspektywie na przykład ośmieszeni i na przykład powiedzą nam, żebyśmy usiedli z przodu. Czyli w hierarchii w jedną stronę, a odwrotnością byłoby, gdybyśmy zostali zdegradowani. Czyli sama hierarchiczność nie jest potępiona, jest dowartościowana przez naszą pokorę. Ale powiedz, czy ty myślisz, że w tym ujęciu ten motyw okrągłego stołu, który pojawia się już w legendzie arturiańskiej, czy to jest jakaś forma wręcz symbolu rewolucyjnego, powiedzmy, tak? To mamy do czynienia z pierwszym symbolicznym wprowadzeniem egalitaryzmu w takim rozumieniu społecznym. W świecie feudalizmu jeszcze się nie wyczyniło. Jest to bardzo prawdopodobne, dlatego że też takie hasła antyfeudalne mieli, mówiąc już tak ogólnie o symbolu okrągłego stołu, mieli między innymi właśnie na przykład Katarzy. Jest to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o wylansowanie w ogóle symbolu okrągłego stołu. Katarzy byli taką grupą gnostyków, no, który tak mniej więcej w XIII, jeszcze wcześniej w XII wieku zaczął zagrażać jako tak o takiej katolickiej Europie. To też była gnoza oparta o niby o chrześcijaństwo, używała niektórych symboli chrześcijańskich, ale tam pojawiały się również takie niekiedy wątki właśnie antyfeudalne. Oni zaczęli to właśnie bardowie wywodzący się ze środowiska Katarów zaczęli propagować te opowieści okrągłego stołu. Autor Christian Strua był jednym z pierwszych poetów, bardów, który zaczął właśnie rozpropagował legendę arturiańską, pisał o rycerzach okrągłego stołu. Myślę, że jest to bardzo ciekawy wątek i być może właśnie w tle tego wszystkiego jest również ta symbolika po prostu polityczna, że okrągły stół oznacza równość tych ludzi, którzy przy nim zasiadają. No i rzeczywiście te ruchy wywrotowe, które były zwrócone przeciwko ówczesnej katolickiej Europie, też często głosiły takie hasła wywrotowe politycznie, czyli zarazem mógł być to symbol odnoszący się do jakichś systemów gnostyckich, ale zarazem polityczny. Gdy te rzeczy się bardzo często łączyły, gnostycy mieli często hasła bardzo, bardzo wywrotowe, no czyli
spoglądając tak wstecz powstawania i historię powstawania i kreowania tego symbolu, to jest to też zauważalny ten właśnie aspekt. W ogóle sam motyw legendy arturiańskiej jest bardzo złożony i często w uproszczeniu jest traktowany jako taki mit założycielski rycerstwa chrześcijańskiego, a w starych wersjach mamy do czynienia z gralami, które wtedy jeszcze nie są określane jako konkretnie kielich. No i też sam król Artur jest podawany jako osoba, która siedząc przy tym stole faktycznie jest na podwyższeniu, ale forma zmiany geometrycznej w tym ujęciu symbolicznym zapowiada nam już w inne czasy. No, wspomniałeś o Katarach. Jakbyś tą legendę arturiańską z tej perspektywy właśnie symbolicznej ulokował? Czy to jest bardziej historia, w której wybrzmiewa chrześcijański etos, powiedzmy chrześcijańska symbolika, czy bardziej jest to jednak relikt pogańskiej mentalności? Same opowieści Okrągłego Stołu też używają pewnej symboliki chrześcijańskiej, to znaczy te opowieści, które były spisane przez wspomnianego tu Christiana Struła i które były opowiadane przez innych poetów związanych z różnymi ruchami w średniowieczu. Ale ta legenda jest dużo starsza niż chrześcijaństwo. To są stare legendy celtyckie, do których później dodano symbolikę właśnie chrześcijańską, dodano jakąś postać króla Artura i później zaczęła być mowa o Graalu jako naczyniu, w którym znajdowała się krew Chrystusa. Natomiast właśnie to jest jedynie chrystianizacja pewnych znaczeń pogańskich. No i co bardzo ważne, najsławniejsza wersja tej legendy nie jest w swojej, jakby powiedzmy, warstwie filozoficznej katolicka i chrześcijańska, dlatego że w pewnym momencie tam główny bohater, który poznaje tego Graala, staje się z nim jakby jednością i dochodzi do niego do takiego głębokiego poznania i zjednania się z tym Graalem. To nie jest takie ujęcie, które występowało właśnie na gruncie katolicyzmu przynajmniej, dlatego że w katolicyzmie zawsze jest ta hierarchia, że istnieją, że ludzie mogą w ciele chwalebnym oczywiście mogą mieć tą wizję uszczęśliwiającą Boga, ale nigdy nie stają się z nim jednością. Nie jest możliwa nie ma takiej gnosy, która polega na tym, że się po prostu staje się jednością z tym bóstwem. Nie ma czegoś takiego. Jest oczywiście ta adoracja, ale nie ma stania się jednością. Czyli widzimy, że tutaj ta filozofia, która jest ukryta w opowieściach Okrągłego Stołu, jest inna niż filozofia katolicka. Jest ona właśnie bardziej gnostycka i również kryptopogańska, używa raczej takich znaczeń i sposobu myślenia pogańskiego niż chrześcijańskiego, no i bardzo widoczna jest to ta gnoza zresztą w doktrynie jawnie antykatolicka. Jeśli spojrzymy na rycerzy, którzy zasiadali przy okrągłym stole, to tam ich liczba zależnie od wersji się zmienia wraz z postępującymi nowymi wersjami. Legenda coraz bardziej się chrystianizowała. Wersja Thomasa Malory na przykład, mieliśmy do czynienia z wieloma różnymi rycerzami. To, co zwraca uwagę, to, że praktycznie każdy z tych rycerzy był alegorią czegoś, co tworzy ten klimat bardzo typowy dla literatury średniowiecznej, to znaczy właśnie alegoryczność, ale na przykład pojawia się taki motyw, który myślę, że jest dosyć niepokojący, jak miejsce przy stole, przy którym jeśli się usiądzie, to się umiera. No był jeden z tych motywów takich, które pamiętam, że były związane właśnie z samym stołem. Czy możesz powiedzieć nam coś o właśnie samych rycerzach Okrągłego Stołu, o ich relacji do króla Artura i tym poszukiwaniu Graala jako drodze inicjacyjnej? To znaczy trzeba też przyjąć, że właśnie tak jak wspominałeś, ci rycerze reprezentowali różne symbole, ale tak wspominałem, że to jest charakterystyczne dla literatury średniowiecznej, a ja tu zauważam pewne podobieństwa do współczesnego sposobu opowiadania i do istnienia takich uniwersów, między innymi uniwersum Marvela, gdzie pojawia się masa symboli i po prostu się rozwija historia różnych bohaterów w różnych filmach. Moim zdaniem paradoksalnie właśnie to jest bardziej przypomina taki sposób opowiadania średniowieczny i to, że istniały jakieś archetypy, które były później w różny sposób rozwijane. Takie coś tak troszkę później znikło właśnie po średniowieczu, a odżywa teraz. To taka ciekawostka, że pewne sposoby sprowadzenia narracji, kreowania pewnych uniwersów właśnie powracają z tego średniowiecza. W każdym razie właśnie każdy z tych rycerzy reprezentował jakąś cnotę lub antycnotę, bo to też zależy w jakim ujęciu. Były różne interpretacje później tych opowieści tych rycerzy. Był między innymi rycerz, jeśli dobrze pamiętam, nazywał się Heron,
który zwykle miał bardziej takie erotyczne przygody. I były niektóre wersje opowieści Okrągłego Stołu, które się skupiały właśnie na przygodach Herona, czyli takich jak właśnie kontaktów z kobietami i różnych jego sukcesów na tym poziomie. W tym opowieści o Galahadzie, który był oczywiście rycerzem bez skazy, to znaczy rycerzem, który całym sercem dążył do poznania tego Graala. Inni też dążyli, na przykład właśnie, też dążyli, ale nie mieli tego całkowicie czystego serca, że oni naprawdę byli na to nastawieni tylko na poznanie tego Graala. To oczywiście brzmi tak chrześcijańska, tak nawiasem mówiąc, ale w rzeczywistości jest to bardziej poszukiwanie jakiejś gnozy i oderwanie się od świata niż takie, jak to mamy, niż to, czym mamy do czynienia w ujęciu chrześcijańskim. No w każdym razie, jeśli chodzi o tych rycerzy, no po prostu istniała taka mnogość tych różnych opisów, że nie da się tu stworzyć jakby jednego systemu, który by to wszystko dobrze precyzował, ten stosunek rycerzy do króla Artura. No, zdarzało się też, że niektórzy byli nieposłuszni, tworzyli też jakieś formy buntu i rewolty przeciwko królowi Arturowi. No w każdym razie na marginesie wszystkich tych opowieści pojawia się ten Graal, ale do którego właśnie oni dążą, ale w różny sposób i tylko ta droga z Galahada. To w zasadzie w wszystkich opowieściach jest jakąś drogą skuteczną. Niektóre z tych historii są fascynujące, znam je dosyć pobieżnie, ale sama postać na przykład Lancelota, który jest bardzo ludzki, prawda, który ma tą słabość, która doprowadza go do upadku, no i ten, który jest dosyć silnie kojarzony, zwłaszcza w niemieckiej kulturze, Parsifal, który zobaczył Graala, ale który wtedy go nie rozpoznał i całe późniejsze jego życie to było poszukiwanie czegoś, czego już nigdy nie udało mu się odnaleźć. Ogólnie ta egzemplifikacja właśnie gnozy w poszukiwaniu w podróży inicjacyjnej wybija się jako główny motyw historii na temat świętego Graala i myślę, że może o tym nagrać nawet osobny odcinek. Jest to temat, myślę, bardzo interesujący. I sama ewolucja w późniejszych, to mało kto kojarzy, że późniejsza wersja bardzo już złożona takiego artysty, poety niemieckiego Eschendorfa bodaj zupełnie zmienia narrację, także nie jest święty Graal kielichem, tylko jest klejnotem, który wypadł z korony Lucyfera bodaj, nie wiem czy się spotkałeś. Nie słyszałem o tym motywie. Tak, ale w świecie niemieckim ten element właśnie, ta wersja była bardzo istotna w ogóle dla późniejszej percepcji kulturowej. No i też mamy Parsifal, operę bodaj Wagnera, też nie jestem tutaj bardzo pewny, no ale... Nie tak, też, Wagnera. Tak, no ogólnie ta legenda bardzo żyła i motywy, które się w niej znajdowały, przechodziły dalej jako pewnego rodzaju matryca. I jak ty widzisz, co się działo dalej w ogóle? Mamy legendę Graala, mamy właśnie okrągły stół rozumiany jako symbol egalitaryzmu, jako pewnego rodzaju odniesienie do gnozy, katarzy, czyli wcześniej bogomilcy orientalni, gnoza, która tutaj przyszła na grunt zachodni. Nastąpiła krucjata przeciwko Katarom, oni praktycznie zostali wytępieni, chociaż ponoć do tej pory funkcjonują jakieś gminy katarskie, na przykład w Szwajcarii. Co się dzieje dalej z motywem Okrągłego Wchodu? No właśnie, wspominałeś tu o kluczowej rzeczy, to znaczy, że Katarzy jakoś przetrwali. Moim zdaniem jednak wyraźnie oni przetrwali i ja się skłaniam do teorii, zgodnie z którą po prostu w różnych formach Katarzy przetrwali i wpływali na kulturę. To między innymi właśnie widać w tym, jak były propagowane opowieści Okrągłego Stołu, które ciągle zawierały tą myśl taką głęboko gnostycką, w których święty Graal był właśnie, poznanie świętego Graala było formą takiej gnozy, takiego właśnie zjednania się z jakimś bóstwem i tak dalej. Był to jednoznacznie gnostycki sposób patrzenia na kwestie religijne i to jakoś przetrwało właśnie w kulturze. Czyli Katarzy nie przetrwali politycznie, przegrali rywalizację z katolikami, ale no, też byli silni, to nie było tak, że to były jakieś zupełnie marginalne grupy. Tam była duża wojna we Francji, która doprowadziła do ostatecznej klęski Kataru. W każdym razie oni przegrali politycznie i militarnie, ale dużo tego ich osiągnięć zachowało się na niwie kultury. I było masa osób, które po prostu używając pewnej symboliki katarskiej również uznawało się za osoby, które chcą walczyć z tą główną katolicką kulturą. Między innymi Różokrzyżowcy. Jestem zwolennikiem teorii, że Różokrzyżowcy są właśnie wynik
Powstanie Różnokrzyżowców wynika z takich podskórnych ruchów, które funkcjonowały na łonie katolicyzmu. I oni zaczęli odgrywać w sumie coraz większą rolę po XVI wieku. I to właśnie dzięki kulturze, dzięki tworzeniu pewnych dzieł kulturowych. Powstała oczywiście literatura różokrzyżowa, książka Alchemiczne Gody Krystiana Różokrzyża. Później wielu literatów odwoływało się właśnie do dziedzictwa różokrzyżowców. Między innymi Goethe. W romantyzmie to było bardzo, bardzo popularne. Dlatego i w tym moim zdaniem widzimy, że ta symbolika, której używali Katarzy, po prostu przetrwała na niwie kultury, no i dalej tworzyła taki współczesny świat. No i moim zdaniem obecnie mamy do czynienia, pewne przemiany, które miały miejsce po XVI wieku, no ale zwłaszcza później już w XX wieku, są po prostu triumfem pewnych nurtów, które na łonie katolicyzmu funkcjonowały w sposób podskórny i one się bezpośrednio moim zdaniem wywodzą właśnie od kręgów gnostyckich. Nie jestem pewien, czy tam istniała jakaś taka bardzo skomplikowana zażyłość organizacyjna, to znaczy, czy istniała jakaś tajna organizacja katarów, która już by powstała w tym XIII wieku i się tak rozwijała przez te stulecia. Być może było to tylko to, że oni rzucili taki posiew na łono naszej kultury i tamte, to później już, później niektóre osoby odwoływały się do tego dziedzictwa, tworzyły swoją kulturę i tak dalej. No ale w każdym razie te osoby, które się odwoływały do tego dziedzictwa, zaczęły odgrywać coraz większą rolę w polityce i w kulturze. No, na początku głównie w kulturze, z czasem też w polityce, w filozofii i tak dalej. No i obecnie mamy do czynienia z dalszym rozwojem tego. Triumfy różnych form filozofii właśnie wynikają moim zdaniem z tego, że ludzie, którzy odnoszą się do różnych podskórnych nurtów, zaczęli odgrywać coraz większą rolę w naszym świecie. Filipie, czy mówić coś nazwa Ren Le Chateau? Nie. Nie mogę się powstrzymać, żeby tutaj nie wspomnieć o tej historii, która jest jedną, myślę, z takich bardziej mainstreamowych teorii spiskowych w takim rozumieniu, że dużo ludzi, którzy interesują się poszukiwaniem Graala w takim rozumieniu właśnie legendarną spiskową, słyszało o tym i to jest też historia, która ma dosyć silne ugruntowanie na kanwie bezpośrednio historycznej i dobrze, zaraz przejdę o co chodzi. Otóż element, który łączy historię właśnie i Katarów, i poszukiwania Graala, jest tak zwana kraina Graala, tak? Określa się tak czasami taki pas ziemi południa Francji, Szwajcarii, czyli mniej więcej akurat z grubsza te tereny, które były zajmowane akurat przez Katarów. I historycznie pod koniec XIX wieku zanotowano pewną rzecz, która zmieniła zupełnie motyw poszukiwania Graala wśród takiej szerokiej społeczności. Tak, ludzie zaczęli zjeżdżać do małego miasteczka i próbować odczytywać różnego rodzaju symbole, które się tam znajdowały. Ale dlaczego? Pewnego dnia, z jednej nocy na drugą, ubogi ksiądz Berger Sonier wzbogacił się o olbrzymią sumę pieniędzy i nie wiadomo, jak do niej doszedł. Mówi się o tym, że bogactwo księdza wzięło się z powietrza. Jest kilka różnych teorii na ten temat, że może kasało dużo za mszę, ale tak naprawdę nie tłumaczy to jednak tak nagłego wzbogacenia się. No i padły takie podejrzenia, że możliwe, że wykopał skarb Katarów, skarb Wizygotów lub że znalazł coś, co można powiedzieć jako Graal, tak? W sensie wszystko znajdowało się właśnie w tej krainie Katarów, w krainie Graala. I mówię o tym dlatego też, że informacje na tej historii znalazłem też w książce mainstreamowego autora, profesora Normana Davisa, który jest w Polsce bardzo lubiany, dlatego że jest to jeden właśnie z anglosasów, który się pochyli nad historią Polski. On, co ciekawe, dosyć często nawiązuje do różnych takich egzotycznych teorii, w tym tego, co by można uznać za teorie spiskowe, tak w szerokim znaczeniu. I przyznaje faktycznie, że ksiądz Berger Sonier wzbogacił się w sposób bardzo niespodziewany. No i jego odkrycie nigdy nie zostało wyjaśnione, ale co jest dosyć dziwne, zostawił po sobie trochę symboli, które ludzie próbują w ten czy inny sposób interpretować.
tajemnicze obrazy, które mają niby sugerować jakieś miejsce w krajobrazie. Jeden z bardziej znanych elementów jest znajdujący się w kościele, uwaga, pomnik szatana, który ma określone imię, już nie będę go przywoływał, ale że to jakoś symbolicznie ma oznaczać strażnika, skarbu, tak? I cała ta historia spowodowała, że mieścina, która jest zagubiona w Pirenejach, stała się centrum pewnego przemysłu właśnie takiej gralowej turystyki. No i mówię o tym właśnie dlatego też, że to potwierdza to, o czym mówisz, że jest zdecydowanie powiązanie pomiędzy mitologią Grala a historią Katarów. Tak jak mówię, wszystko przechodzi do ezoteryki, ale Okrągły Stół to nie jest tylko ezoteryka. Widzimy nawiązanie do niego w języku też powszechnym, wiele różnych grup, wiele różnych wydarzeń historycznych jest określane jako Okrągłe Stoły. Jak widzisz ten element, ten motyw w ogóle, tak? Powiedzmy może od XVIII wieku, kiedy egalitaryzm pojawia się jako postulat w trakcie rewolucji francuskiej. Tutaj widzę, że ktoś skomentował, że jak wróżbita Maciej wyglądam, no dopiero teraz trochę przemyślałem, że może jest już zbyt dużo, bo tak faktycznie ta koszula taka nietypowa i to tło. Może lekka przesada faktycznie wizerunkowa, no ale już trudno. Nie, to robisz subwersję wizerunku typowego wróża, to nic złego. No to trudno. No, ktoś jeszcze pisze o jezuitach. No zobaczymy, do czego dojdziemy. Ten temat jest taki trochę przewrotny, jeśli chodzi o jezuitów, bo mi się wydaje, że tu mamy do czynienia z manipulacjami z dwóch stron. To znaczy, no, ta historia jest z jednej strony... Być może nie wszystko do końca wiemy w tej historii mainstreamowej, jeśli chodzi o jezuitów, a w drugiej strony istnieje dużo takich spiskowych teorii jezuita, które też nie są prawdziwe. Czyli to jest taka dwustronna manipulacja i żeby tą historię jezuitów dobrze ująć, myślę, że to trzeba stworzyć całkowicie nową serię może nawet. Kiedy na swoim kanale może do tego podejdę, dlatego myślę, że warto zasubskrybować. Już mam trochę dokumentów na ten temat. W tej historii jest dużo ciekawych rzeczy, w każdym razie no, warto zasubskrybować mój kanał i tam być może będą później materiały związane właśnie również z historią jezuitów. No bo tak jak zaznaczam, wiele tych spiskowych rzeczy też nie jest prawdziwych. W oficjalnej historii też jest dużo takich luk, które by trzeba wyjaśnić. No ale przechodząc już do tego głównego tematu, o którym wspominałeś, właśnie później występowanie takie Okrągłego Stołu na niwie politycznej. Co ciekawe, w historii Polski Okrągły Stół, ten z roku 89, nie był jedynym ważnym wydarzeniem, które wpłynęło jakoś na historię. Przynajmniej jeśli wierzyć Stanisławowi Krajskiemu, on się zresztą powołuje na historyka Morawskiego. Tu mam trochę więcej notatek. Morawski miałby być jakimś przedwojennym historykiem, który stwierdził, że Okrągły Stół istniał już w XVIII wieku i było to, że tu informacje, przeczytam parę cytatów, które są bardzo interesujące. Jak wiadomo, to jest o Augustie Mocnym, Augustie II Mocnym Sasie cytat. Jak nam wiadomo, od młodów tajemniczał się w przyszły król Polski przy pomocy najpewniej Paulego w kunszty magii, alchemii, astrologii, geomancji i kabalistyki. Czyli według tego August II Mocny miałby być taką osobą przygotowaną właśnie do tego, żeby wprowadzać jakieś takie rozwiązania w Polsce typu którego później byśmy określili masońskiego. No i co ciekawe, później ten August II Mocny Sas, od początku już kreowany na przywódcę Polski z jednej strony, a z drugiej strony jako osobę wtajemniczaną w te kwestie wiedzy tajemnej, która oczywiście wynikała już z tej ewolucji pierwotnego Okrągłego Stołu, z tej pierwotnej myśli Katarów, później miałby wspierać powstanie loży Okrągły Stół, która doprowadziła do tego, że były rozbiory Polski. Czyli już te pierwsze rozbiory Polski miałyby być efektem działania loży, która się nazywała Okrągły Stół. Myślę, że jest to bardzo, bardzo interesujący wątek. Oczywiście, jeśli ta historia jest prawdziwa, ja to dodaję odniesienie bezpośrednio do pierwsze Stanisława Krajskiego i do historyka przedwojennego Morawskiego. Trzeba by to jeszcze głębiej zweryfikować. Myślę, że bardzo interesująca historia. W każdym razie no widzimy, że jeśli to jest prawda, w ogóle nawet jeśli to nie jest prawda, to i tak to jest bardzo ciekawe, że później Okrągły Stół został użyty do tych przemian, które były w Polsce po roku 89. Dlatego, że no, fakt, że istniały już wcześniej takie teorie, a mimo wszystko powielono to, że później po roku 89 był również Okrągły Stół, jest no, frapująca. A jeszcze jest inna ciekawostka, że wiadomo, że Okrągły Stół
tworzyła głównie solidarność ze strony tej rzekomej opozycji demokratycznej. No rzekomej, bo ja sądzę, że oni już wcześniej byli z tymi komunistami dogadani. To przed wojną, jeszcze później, po najprawdopodobniej po roku 1945, istniała też Loża Solidarność. Czyli no, bardzo ciekawe, że dwie główne frakcje, które miały rzekomo doprowadzić do tych przemian politycznych, miały nazwę analogiczne do wcześniej istniejących lóż masońskich na terenie Polski. No i w przypadku Okrągłego Stołu było nawet odniesienie do loży, która miała doprowadzić do upadku Polski w roku w XVIII wieku. No myślę, że jest to przynajmniej interesujące i intrygujące. Historia tej Loży Solidarność też jest do przeanalizowania. To miałaby być jakaś loża głównie żydowska, chyba jakaś odnoga Loży B'nai B'rith albo sterowana przez Lożę B'nai B'rith. Materiały na ten temat pojawiają się w dokumentach IPN-u, dlatego nie jest to całkowity wymysł i całkowita teoria spiskowa. Są mocne materiały na temat działania tej loży. Być może też je będę pokazywał na swoim kanale, dlatego zapraszam. Chciałbym stworzyć całą serię o tego typu organizacjach, które funkcjonowały w Polsce, właśnie bazując na dokumentach IPN-u bezpośrednich. Żeby nie wchodzić na żadne teorie spiskowe, tylko pokazać, co na ten temat możemy odnaleźć w archiwach. Ja tutaj chciałem się odnieść do takiego też, myślę, bardzo znamiennego, istotnego przykładu Okrągłego Stołu, który funkcjonował w historii i który jest dosyć dobrze udokumentowany. Chodzi mi mianowicie o grupę Milnera, właśnie określoną jako Okrągły Stół, która była związana od samego początku z postacią pana Cecila Rhodesa. Nie wiem, czy słyszałeś o tym Okrągłym Stole kiedyś? Tak, ale jeśli możesz to opowiedz też więcej, bo ja nie mam też takiej dużej wiedzy. Tak, jeśli chodzi o ten Okrągły Stół, to może zacznę od historyka, który jest legendarny, który ujawnił arkana funkcjonowania tej grupy i może to podejście wyda się trochę nieintuicyjne, ale jeśli mówimy o kwestiach takich jak tajne stowarzyszenia, to dobrze powiedzieć, dlaczego nie mówimy o jakichś kosmicznych teoriach spiskowych, dlaczego jest to faktycznie udokumentowana historia. I mam tutaj potężny tom, to jest monstrum na około 1000 stron. To jest legendarna książka Tragedy and Hope historyka Karola Quigleya, który był archiwistą CFR, bardzo wpływowego think tanku w Stanach Zjednoczonych i który jest duchowym ojcem, był już, nie żyje, dr Karol Quigley, który był duchowym ojcem Billa Clintona, w sensie Bill Clinton dziękował mu za jego potężny wpływ, jaki wywarł na jego twórczość. Był to historyk, który zajmował się badaniem wojskowości oraz historii cywilizacji. Można powiedzieć, że jego niektóre tezy są dosyć podobne do tego, co głosił Felix Koneczny, ale też w szerszym rozumieniu on po prostu próbował z innej strony podejść do historii cywilizacji. I cała ta książka jest otoczona pewną legendą związaną z tym, że on miał trafić, przeszukując archiwa, na pewne informacje, które mogły zagrozić jego reputacji jako historyka, dlatego zataił przez lata swojego życia te konkretne informacje, które dopiero po śmierci zostały wydane jako jego książka Anglo-American Establishment. Za to napisał olbrzymi tom, w którym doprowadzi do tej idei, tak? W sensie mówi tam na ten temat, ale w sposób bardziej oględny i naukowy, przedstawiając historię tego, jak banki manipulowały dziełami świata. Znajduje się tam bardzo wiele informacji, które myślę, że można by też przez godziny omawiać, ale co jest istotne tutaj dla nas z perspektywy tego tematu, to że wprowadza historię właśnie grupy Milnera, wprowadza to, jak na łamach elity angielskiej w czasie dominium brytyjskiego, kiedy rozciągało się na najszerszym obszarze, na najszerszym obszarze, to znaczy koniec XIX wieku, mamy do czynienia z grupą bardzo wpływowych ludzi, którzy zawiązują pewnego rodzaju tajne stowarzyszenie, określane jako właśnie Okrągły Stół, później jako Grupa Milnera. Zaczyna się od Cecila Rhodesa, który był wielkim miliarderem, właścicielem kopalni diamentów w RPA, którego jednym z głównych pomysłów miał być wybudowanie kolei łączącej Kapsztad i Kair, to znaczy transafrykańska kolej. Miał wsparcie finansowe
przy rozkręcaniu swojego biznesu od banku Rothschildów. No i tak mamy tą konstrukcję, która funkcjonowała na łamach Imperium Brytyjskiego. Ale o co chodziło? Dlaczego tajne stowarzyszenie? Wszystko, czym próbowali zajmować się na łamach tego stowarzyszenia, zaczyna się jeszcze trochę wcześniej od takiego filozofa Ruskina, od pana Artura, takiego badacza cywilizacji jeszcze z XIX wieku, właśnie Toynbee, który stworzył też monumentalne dzieło na kilkanaście tomów o historii cywilizacji. Oni poddawali refleksji to, jak trzeba przetransformować Imperium Brytyjskie tak, żeby stało się imperium globalnym, żeby pewne procesy zachodzące w sposób aktualnie wymuszany przez nacisk imperialny mogły zachodzić spontanicznie, tak, żeby udało się zachowywać władzę, jednak przejść na pewną formę samozarządzania się poszczególnych kolonii, które miały się przekształcić w Commonwealth. No i tu bardzo ważne była RPA, ważne były Indie, no i ta grupa też planowała odzyskać wpływy w Stanach Zjednoczonych i miała dać początek pewnej wspólnej grupie wpływu określanej jako Anglo-American Establishment. Bardzo interesująco rozpisane w tej książce, generalnie myślę, że jest to lektura dosyć szybko. Lecą te strony, ja jeszcze nie skończyłem jej całej czytać, ale akurat dojechałem do I wojny światowej, no i w tym momencie widać, jak ta grupa właśnie miała wpływ na rozwój wypadków, jak Lord Halifax, Lord Balfour, jak mieli wpływ na Lorda Curzona, który był, jeśli dobrze pamiętam, wicekrólem Indii. Najpierw był Cecil Rhodes i od jego nazwiska mieliśmy Rodezję, czyli to było tak aktualne Zimbabwe, tak? Na kanale Chrobry Szansta wyemitowany wywiad z Andrzejem Połosakiem, z którym kiedyś rozmawiałem o historii Zimbabwe. Właśnie tam pojawia się postać Cecila Rhodesa. No i tutaj też tak kolejne nawiązanie do jeszcze innego filmu. W poprzednim nagraniu mówiliśmy o krajach Zatoki Perskiej. No i warto zwrócić uwagę, że Arabia Saudyjska to jest kraj, którego nazwa pochodzi od nazwiska rodziny, co wydaje mi się dosyć absurdalne. Znaczy mamy miejsce święte uniwersalistycznej religii islamu, ale znajduje się w kraju, który się nazywa bezpośrednio od nazwiska rodziny panującej. To moglibyśmy sobie wyobrazić, jakby na przykład Polska nazywała się od Lecha Wałęsy w tej sytuacji po właśnie naszym okrągłym stole. No a Rodezja jest od, to znaczy był to kraj, który go nazwa brała się od właśnie Cecila Rhodesa. Po jego śmierci grupę przejął Lord Milner, no i czasami możemy spotkać się z określeniem, że to była właśnie grupa Milnera, ale określenie okrągły stół też funkcjonuje i wskazuje na to, że tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pewną grupą ludzi, która uznawała się, i tu znowu ten motyw się pojawia, jako z jednej strony elita, ale elita egalitarna, tak w sensie w swoim własnym środowisku, oraz że miał to pewien posmak związany z tajnością, a czasami nawet można tutaj, znajdując powiązania z teozofią, powiedzieć, że też mamy te elementy ezoteryczne. I kończąc tą dygresję, chciałbym jeszcze powiedzieć, że spotkałem się też z informacją, że jeden z naszych bohaterów z poprzedniej rozmowy, mianowicie twórca scjentologii Hubbard, L. Ron Hubbard, miał takie przeświadczenie, że jest reinkarnacją właśnie Cecila Rhodesa i wyjechał do Zimbabwe, i tam oczekiwał, że będzie mógł objąć władzę właśnie jako Cecil Rhodes, ale no, nie spotkało się to tam jednak z dużym zaufaniem, no i musiał wrócić do kraju. To znaczy nie uznano go jako prawomocną, że tak powiem, reinkarnację, jako prawomocne nowe wcielenie. Jeśli chodzi o książkę Tragedy and Hope, to też temat, widzą Państwo, że temat na myślę 10 godzin rozmów. No ale właśnie pod tym kątem zahaczyliśmy ten temat, tak? Mieliśmy legendę arturiańską i w tym momencie elity, które znowu znajdują się na Wyspach Brytyjskich, król Artur miał rzekomo właśnie tam funkcjonować, też czasami do Francji, miał się nawet do Włoch udać, no ale znowu podjęto ten motyw właśnie rdzennie na Wyspach Brytyjskich. No, moim zdaniem jest to bardzo ciekawe i to po prostu wynika z siebie, bo moim zdaniem właśnie te ruchy podskórne istniały, istnieje jakieś następstwo wymieniania się tych doktryn, że ci ludzie, że istnieją ludzie, którzy odnoszą się do tego dziedzictwa gnostyckiego, które jest obecne w kulturze, w różnych ruchach podskórnych, które były przeciwko
różnym głównonurtowym z kolei nurtom w naszej kulturze. No myślę, że jest to bardzo ciekawe i właśnie ten okrągły stół jest jednym z tych symboli, który się przejawia na przestrzeni dziejów, używają go różne osoby i w różny sposób, w różnej konstelacji. No i kwestia Zimbabwe i Rodezji jest bardzo ciekawa też z naszej perspektywy, bo tu istnieje pewne podobieństwo w tym sensie, że te kraje też się tak rzekomo wyzwoliły, a w rzeczywistości tam doszło do upadku tych państw, że stały się one całkowicie krajami upadłymi. W naszym przypadku oczywiście nie było całkowitego upadku po tym okrągłym stole, no ale również taka deindustrializacja. Hiperinflacja, prawda? Tak, tak. No zwłaszcza ta deindustrializacja, która doprowadziła do tego, że Polska straciła taki potencjał rozwojowy trochę. To znaczy oczywiście wiadomo, że to posiadany wcześniej dobytek, takie dobra trwałe, typu jakieś huty i tak dalej, wymagał znacznej modernizacji, no ale to zostało po prostu jako tako zamknięte, jak to określał Janusz Lewandowski w tamtym okresie, prywatyzacja poprzez likwidację. No, oczywiście to określenie było zapewne absurdem, no ale cała sytuacja była jak najbardziej po prostu absurdalna. Ale jeśli chodzi o ten okrągły stół, też chciałem właśnie o tym trochę wspomnieć, nasz historyczny też posiada takich kilka konkretnych zagadek, które no wydają się takie no również ciekawe i wymagające pewnej interpretacji. Ja tu zwróciłem uwagę na takie kwestie liczbowe. To też się odnosi do tego trochę, co mówiłeś wcześniej, bo wspominałeś, że w przypadku tych ruchów wywodzących się z tej gnozy, która używa również symbolu okrągłego stołu, że tam niby występuje w jakiejś formie taki egalitaryzm i że one promują później ten egalitaryzm. Ale w rzeczywistości organizacje już w praktyce, które odnoszą się do tego i tworzą jakieś formy organizacji niejawnych, oczywiście mają taką jasną strukturę po prostu, że tam jest jasna hierarchia, są różne stopnie i tak dalej, oni się tymi stopniami jako tako posługują. Że to jest taki, dochodzi do takiego paradoksu, że ludzie i organizacje odnoszące się do tych nurtów z jednej strony na pozór wychwalają różne formy egalitaryzmu, a z drugiej strony tworzą organizacje, które są wewnętrznie elitarne i działają w sposób niejawny i co więcej ludzie na różnym poziomie hierarchii później nie wiedzą o tym, i ludzie, którzy są na wyższych poziomach hierarchii, więc tu jest taka działalność po prostu niejawna i to tak mocno kontrastuje z takim często głoszonym przez te organizacje egalitaryzmem. Ale właśnie, jeśli chodzi o masonerię, to są różne formy masonerii, ale zwykle się wyróżnia taka masoneria, której istnieje 33 stopnie. Ale co ciekawe, w przypadku okrągłego stołu ta liczba jakoś pojawiała się w jakiś nagminny sposób i to w takich dziwnych konfiguracjach. Po pierwsze, gdy istniał sejm kontraktowy, to tam nagle ktoś wymyślił w ogóle poza jakąkolwiek drogą prawną, że nagle wybierzemy jeszcze dodatkowe 33 osoby. Nie wiadomo z jakiego powodu nagle ktoś wymyślił, że trzeba tam dobrać osoby i akurat 33. No to na jakiej podstawie ktoś wymyślił, że 33? Dlaczego nie jakaś zaokrąglona liczba? Bo dlaczego akurat 33 dodatkowe osoby miały być tam dobrane? No zastanawiające to. No i mocno skonfigurowane z tym, że istniała wcześniej ta symbolika okrągłego stołu, która oczywiście ma również swoje głębsze korzenie. Później pamiętamy sprawę związana z nocą teczek, z tak zwanym obaleniem rządu Olszewskiego. I co ciekawe, to obalenie było możliwe dzięki temu, że istniało coś takiego jak już na artykuły dotyczące tymczasowego funkcjonowania Sejmu. I ten artykuł, na który się powoływały osoby odwołujące Olszewskiego, to był właśnie artykuł 33. I w konsekwencji tego obalenia Olszewskiego, który oczywiście też był masonem, no to jest oczywiście fakt, nie teraz spiskowa, że Olszewski był masonem, w konsekwencji obalenia masona Olszewskiego na podstawie artykułu 33 tymczasowych reguł zasad funkcjonowania Sejmu, został wybrany na premiera w ogóle też tak na jakiś bardzo krótki okres, to też był taki zupełny absurd, nie wiadomo po co stworzono taki rząd całkowicie tymczasowy, który wiadomo, że jest zupełnie enigmatyczny i nie może funkcjonować, rząd oczywiście Waldemara Pawlaka. No i oczywiście ile Waldemar Pawlak miał lat, gdy obejmował urząd po Olszewskim? Miał oczywiście 33 lata. Także no ciekawostka. Ja to tak to wyłapałem. Można to potraktować jako ciekawostkę, no ale biorąc pod uwagę to, że sam ten symbol okrągłego stołu też nie jest przypadkowy,
no być może musimy się nad tym zastanowić, w każdym razie możemy to też potraktować jako taką, taką ciekawostkę. No, jeśli spojrzymy na dokumenty IPN-u z kolei, to dowiemy się, że to masoneria i jej wpływ na te przemiany był bardzo duży. To właśnie masoneria była jedną z takich głównych nurtów napędzających w ogóle funkcjonowanie opozycji demokratycznej. Wielki Wschód Francji zwłaszcza działał tutaj bardzo, bardzo mocno i inspirował ruchy do opozycji demokratycznej do różnego działania, między innymi Jana Józefa Lipskiego, który był takim mistrzem między innymi braci Kaczyńskich, dobrze znał matkę braci Kaczyńskich i on doprowadził do tego, że bracia Kaczyńscy zostali wprowadzeni w świat polityki. Oczywiście z Olszewskim i Lipskim były związane też Antoni Macierewicz, to nie jest tak jak spiskową, że on również miał te powiązanie przynajmniej takie mocno personalne z masonerią. Też natrafimy na bardzo ciekawy dokument, z którego wynika, że to, że Solidarność się tak dobrze zakonspirowała przed stanem wojennym, też wynikało ze znajomości wpływów masonerii, to znaczy właśnie z kręgów masonerii francuskiej doszła informacja do Michnika i nie, no i wiadomo, z Michnikiem razem do całej Solidarności i do KOR-u, że należy przechodzić na, konkretnie jest tak określone w dokumentach IPN-u, że Solidarność powinna przejść na masońskie metody pracy. No i faktycznie Solidarność niby się tak zwija po stanie wojennym, ale w rzeczywistości ona w podziemiu całkowicie dobrze funkcjonuje. I ona się mogła do tego przygotować i zacząć działać, cytuję, w sposób masoński. No są konkretne dokumenty, gdzie jest tak to określone, dzięki temu, że wcześniej dostała informację, że dojdzie właśnie do takich drastycznych przemian, które się później zrealizowały w stanie wojennym. No także te wpływy masonerii na przebieg przemian jakby nie są teorią spiskową, tylko są są potwierdzone mocnymi dokumentami. Ja właśnie piszę książkę, która będzie opisywać całkowicie te wpływy, bazując tylko na dokumentach IPN. Myślę, że jest to ciekawe i że ten symbol, to fakt, że akurat takiego symbolu użyto do tych rozmów, może być nieprzypadkowy i myślę, że jest bardzo duży procent prawdopodobieństwa, że ten symbol nie został użyty w sposób przypadkowy. Zaraz wrócę do tego motywu. Jeszcze chciałem tutaj jedną taką instancję Okrągłego Stołu trochę achronologicznie, tak? W sensie, że jeszcze chwilę wrócę w przeszłość. Jednym z przykładów, gdzie nastąpiła teozoficzna reinterpretacja legendy o rycerza Okrągłego Stołu i Graalu, była oczywiście interpretacja nazistowska i tutaj na łonie partii pojawiały się postaci żywo zainteresowane ezoteryką, mimo że ten element czasami się trochę przecenia możliwe, ale funkcjonowała faktycznie organizacja Thule, funkcjonował taki zespół ANNRB, czyli jakby to jest jak dziedzictwo naszych przodków, tak można mniej więcej to przetłumaczyć. Otto Hahn był znanym poszukiwaczem Graala, był powiedzmy nawet takim, powiedzmy, w pewien sposób protoplastą postaci Indiana Jonesa względem swojego modus operandi. No a sam Himmler, który był taką postacią, która najbardziej była zainteresowana tajemnicami i ezoteryką, sam Himmler kupił pewien zamek Wewelsburg, który miał służyć jako nowy zamek rycerzy Artura i nowy zamek Graala. Tutaj widzimy właśnie, że Parsifal był motywem popularnym w czasie romantyzmu niemieckiego, a partia nazistowska jako epigon, można powiedzieć ideowy tego romantyzmu, podejmuje ten motyw, który przejmują właśnie z tej wersji związanej bardziej ze sprawami brytyjskimi i szukają jego ezoterycznego, bardziej teozoficznego znaczenia, na przykład Graala w różnych praktykach. W swoim zamku Wewelsburg miały mieć miejsca różnego rodzaju obrzędy, rytuały. Jeśli sobie przejrzymy zdjęcia, to widać tam salę kolumnową i mówi się o zebraniach tam, że były to właśnie obrady Okrągłego Stołu właśnie partii nazistowskiej. Jeśli chodzi o detale, to tutaj nie znam ich na tyle dużo, ale no widzimy, że po raz kolejny następuje reinterpretacja tego motywu, tak? W sensie nikt już nie zakłada, że wśród nazistów, że jest to faktycznie kielich związany z wiarą chrześcijańską. Szukamy tam pewnej ezoteryki, która też w filmie Indiana Jones się pojawia. Jeśli sobie Państwo zobaczą jedną z części, to tam
ten motyw się przewija w taki sposób, że nie jest to bezpośrednio kielich, jest to coś wręcz magicznego, powiedzmy. Jeśli dobrze pamiętam, na pewno tak było z Arką Przymierza. Ale jeśli chodzi o popkulturę, to może jeszcze na końcu przejdziemy do książki Kod Leonardo da Vinci. Nie wiem, czy ją czytałem, ja tak trochę pamiętam, ale to jeszcze nawiążę może pod koniec. Czytałem teraz trochę o tej książce i widziałem fragmenty filmu. Dobrze, no to jeszcze ten temat, powiedzmy, na sam koniec do popkultury, ale chciałem tutaj jeszcze Cię zapytać o to, bo wpisując okrągły stół na Wikipedii, szukając różnych przykładów historycznych, próbowałem prześledzić, czy Polska była jedynym miejscem, w którym te rozmowy, układy między komunistami a opozycją były określane właśnie jako urad okrągłego stołu. I okazało się, że nie, że tak było tak samo bodaj w Bułgarii jeszcze, nie wiem, czy nie w Czechosłowacji, że nie był to jedyny przykład. Czy ty myślisz, że czy ty w jakiś sposób próbowałeś się temu przyjrzeć, czy to był jakiś powszechniejszy modus operandi tego, jak likwidowano komunizm w tych krajach, czy to myślisz, że to zapożyczenie... Wszędzie przebiegało to mniej więcej podobnie. W Polsce była tak największa presja i niektóre zmiany zaszły później, w konsekwencji trochę później w Polsce, ale tak przynajmniej stwierdzam w swojej książce, że to wynikało z tego, że Polska była jakby, największy potencjał miała z tych państw, dlatego należało ją w jak największym stopniu po prostu dokonać w największym stopniu tej między innymi deindustrializacji. Miała największy potencjał, który należało po prostu zniszczyć. No ale jeśli chodzi o sam modus operandi, no to było oczywiście identyczne w tych państwach. No, najciekawszym są przykładem tutaj oczywiście Węgrzy, gdzie tam chyba był trójkątny stół, jeśli dobrze pamiętam. Trochę się tam interesowałem i tam działał sławny George Soros. No to on niedawno akurat zmarł. Dzisiaj albo wczoraj pojawiła się informacja, że George Soros... Wow, tak. To nie słyszałem. Albo to by jakiś, musiałbym jeszcze potwierdzić. Nie, wydaje mi się, że tego, że nie wiem, jak to się znaczacie, to mógłby potwierdzić, czy faktycznie, czy z jakiejś przypadek jakąś fake informację przeczytałem, bo nie byłem na bieżąco całkiem, a zobaczyłem, że taka informacja faktycznie się przewijała przez media. On był osobą odpowiedzialną za organizację pewnych przemian na Węgrzech. No ale oczywiście również w Polsce, czyli widzimy, że to podobne osoby zaczynają to organizować. Tam powstał uniwersytet między innymi już w 1984, założony przez George'a Sorosa, gdzie były bardzo duże już wpływy zachodnie, czyli no tam już było to bardziej wszystko widoczne robione. U nas to stosunkowo późno wszystko zaszło, tak prawdę mówiąc. Często właśnie się uznaje, że myśmy byli w czubie tego wszystkiego, ale tak jak mówię, właśnie ten Uniwersytet Sorosa, który już wieścił te wszystkie zmiany na Węgrzech, już powstał dużo wcześniej. To wynikało z tego, że właśnie Węgry były słabsze i miały mniejszy potencjał i tam już nie trzeba było aż takiej głębokiej maskirowki robić, tylko można było na chamca po prostu zbudować rzekomą opozycję, tak że nawet nikt nie sądził, że to może być w takim stopniu realne. Między innymi powstała partia, to też myślę bardzo ciekawy wątek i też analogiczny do sytuacji w Polsce. Partia taka konserwatywno, znaczy nie, bardziej liberalna już na początku, do której należał między innymi Viktor Orban. To też taka ciekawostka, że on był na początku sponsorowany również przez George'a Sorosa, dlatego że on należał do tych środowisk opozycyjnych lekko. Lekko w tym sensie, że dużo osób z tych rzekomo opozycyjnych środowisk na Węgrzech w rzeczywistości też się bratała w różny sposób z tymi komunistami. No to była taka mocna prowizorka. I pierwotnie Orban tworzył partię liberalną, też tam opozycyjną i właśnie sponsorowaną przez George'a Sorosa. Później został przekwalifikowany na prawicowca, ale pierwotnie właśnie on również miał takie korzenie. No i co ciekawe, obecnie się kojarzy coś takiego jak Helsiński Komitet Praw Człowieka, jako organizację właśnie Sorosową. Ale Helsiński Komitet Praw Człowieka powstał na bazie Komitetu Helsińskiego wcześniejszego, który z kolei wywodził się oczywiście z uchwał helsińskich jeszcze z lat 70., które doprowadziły do tego, że troszkę więcej wolności było w krajach bloku wschodniego, już pojawił się powiew tych wszystkich zmian. W każdym razie Komitet Helsiński funkcjonował również w Polsce, no i wielu opozycjonistów w Polsce należało do Komitetu Helsińskiego, który był, jak się
podaje często sponsorowane po prostu przez George'a Sorosa, czyli widzimy, że osoby z różnych, opozycjoniści z różnych państw po prostu mieli takie same źródła finansowania. Ja przy okazji trochę tutaj może jeszcze też zagłębię się lekko, przynajmniej w postać Sorosa. To jest znów taka osoba, o której więcej powiem na swoim kanale, dlatego, że wydaje mi się, że po prostu też mało się wie o tej osobie. No, jest masa artykułów się pojawiało w prasie, zwłaszcza tak mniej więcej parę lat temu, on był bardzo na topie, że wszyscy mówili, że te zmiany to rzekomo George Soros, że ten George Soros to, nie wiem, zarządza całkowicie światem. Później to trochę się Bill Gates miał niby zarządzać tym światem, teraz Klaus Schwab, to są tacy mroczni filantropi, którzy rządzą wszystkim i co ciekawe pojawiają się różne mody na różnych filantropów. Parę lat temu, 2016, był moda na George'a Sorosa, później na Gatesa, teraz jest właśnie na Klausa Schwaba. Oczywiście ci ludzie mają wpływy, no ale oni są wystawieni tylko po to, żeby na nich się skupiała pewna uwaga, a za nimi stoją no po prostu bardziej agentury, różne CIA i agentury po prostu państw zachodnich. No i w przypadku Sorosa jest to bardzo, bardzo dobrze widoczne. No moim zdaniem on był takim słupem, przez które się po prostu służby transmitowały pieniądze. On miał... No już to bardziej rozwinę na swoim kanale, no w każdym razie analizując jego biografię można to prześledzić, ale chciałem tutaj zaznaczyć właśnie w kontekście Okrągłego Stołu, że widzimy to takie wynikanie. No oczywiście też ciekawy jest tutaj symbol alchemii, dlatego że ja alchemię interpretuję w taki sposób, że alchemia i alchemicy to był sposób na ukrywanie do druku pieniądza i bicia fałszywego złota, że mówiono o jakichś alchemikach, którzy produkują niby z metalu złoto, a to był po prostu symboliczny sposób na ukrycie defraudacji, na taki red flag, czerwona flaga, gdy ktoś mówi, zaczyna o tym mówić, to właśnie w rzeczywistości w tle pojawia się motyw bicia fałszywego złota. No oczywiście obecnie zamiast bicia fałszywego złota mamy po prostu dodruk pieniądza. A z czym się wiązał Okrągły Stół jako taki? No oczywiście z hiperinflacją, ze zniszczeniem całego tego systemu. Obecnie mamy do czynienia również z dodrukiem pieniądza i tutaj rolę odgrywa Adam Glapiński. Glapińskiego już w dużym stopniu rozszyfrowałem na swoim kanale Alter Historia. Zapraszam właśnie, żeby sobie obejrzeć odcinek na jego temat. W każdym razie ten symbol alchemii jest tutaj też ciekawy i ma takie przełożenie polityczne, jeśli zinterpretujemy to jako formę właśnie dodruku pieniądza, które również występuje przy tych wszystkich kryzysach, które być może są organizowane przez ludzi z zewnątrz. To dwa ostatnie wątki, myślę tutaj, które warto poruszyć. Pierwszy, który tak mi się nasunął jeszcze, to jeśli pomyślimy właśnie o tej grupie Okrągłego Stołu, o której wspominałem, związanej z Silem Rhodesem, z grupą Milnera, to był pomysł na to, jak skonstruować rząd światowy tak, żeby on faktycznie mógł być realnie operatywny. Tak, trzeba było go oderwać bezpośrednio od samej Wielkiej Brytanii, rozumianej jako bardzo silna władza królewska, a bardziej jako pewne dominium kulturowe. I zastanawia mnie z tego punktu widzenia, na ile ta idea urzeczywistnia się przez ONZ. I tak dosyć jasno w głowie, przynajmniej nie, wdrukowany jest obraz ujęć telewizyjnych z obrad ONZ-u, że właśnie ten Okrągły Stół się tam znajduje. Czy ty widzisz, że w jakiś sposób ta idea właśnie w tą stronę infiltruje, tak? Czy sądzisz, że jest jakiś przeciw... Czy ten Okrągły Stół, czyli pozorny egalitaryzm, to jest wyraz pewnego dryfu, w który idzie świat, tak? W sensie, że mamy do czynienia z tymi wszystkimi motywami, które są wprowadzane w ujęciu praktycznym jako forma tego, że pewna grupa dominuje świat i ona uznaje się jako równa, ale w opozycji do reszty ludzkości. Bilderberg też... Moment, chwila, bo tu tak trochę... O, dobra. Słychać mnie, tak? Tak. No tak, no ważny jest tu ten motyw właśnie takiego trochę odróżnienia się od całej tej kultury i przynajmniej utrzymywania tego klimatu takiej wiedzy tajemnej, to znaczy ukrywania właśnie tych bardziej politycznych ambicji pod takimi rzeczami związanymi z taką symboliką tajemną. No to oczywiście wpływa na to, jak te organizacje jako tako funkcjonują, no ale
Najważniejszy dla analizy jest właśnie ten wątek polityczny tego wszystkiego, ale to, że pewne przemiany polityczne są właśnie w pewnym stopniu maskowane takim symboliką czy odniesieniami, myślę, że też jest interesujące i warto zwrócić uwagę na taki sposób organizacji. No tak, bo to jest pewnego rodzaju wyraz symboliczny, ale też mydlenie oczu. Wiadomo, że te kraje nie są sobie równe, prawda? W sensie to jest takie zakłamywanie brutalnego faktu o tym, że ani kraje, ani ludzie nie byli równi. Tak, król jednak siedział przy okrągłym stole. I tutaj, idąc już w stronę klamry, mówiłeś, że legenda arturiańska jest dosyć, powiedzmy, w swojej konstrukcji podobna do tych popularnych teraz produkcji w cyklu uniwersum, tak? W sensie, że tu pojawiała się legenda o tym rycerzu, tu o tym rycerzu, a całość tworzyła bardziej lub mniej spójną całość. Jak widzisz funkcjonowanie właśnie tego motywu w nowoczesnej popkulturze? Mi kojarzy się ten motyw katarski przynajmniej jako element tej narracji pseudohistorycznej właśnie zastosowany przez Dana Browna w Kodzie Leonardo da Vinci, gdzie bodaj też pojawia się ten motyw ziemskiego potomstwa Jezusa rzekomego, czyli jedna z wariantów legendy Reine Chateau, że tam Maria Magdalena miała przypłynąć właśnie do tego miasteczka we Francji. Jak widzisz ten motyw właśnie okrągłego stołu, legendy arturiańskiej, czy pozornego elitaryzmu, czy gnozy w popkulturze? Kod Leonardo da Vinci, Dana Browna w taki sposób symboliczny próbuje unieść co innego. To znaczy tam jest bardzo mocno zaznaczona rola tej krwi jako pewnego dziedzictwa pokoleń. To znaczy, że istnieje jakaś forma takiej arystokracji rodowej, która odgrywa istotną rolę i święty Graal miałby oznaczać po prostu to istnienie jakichś rodów królewskich, które przez więzi krwi odgrywają jakąś bardzo istotną rolę. Tak, w taki sposób to zostało ujęte i zinterpretowane moim zdaniem właśnie w kodzie Leonarda da Vinci. No ale to taka ciekawostka, tak, dlatego że... Bo tam było Song, zamiast Święty Graal, Song Graal, to Song Real, czyli Święta Krew. I to miał być rzekomo ród pochodzący od Jezusa. Ale jeśli przyjrzymy się tradycji ogólnie ezoterycznej, to też rzadko to się wybija na światło, na powierzchnię. Ta percepcja tego, że społeczeństwo brytyjskie było tak naprawdę bardzo kastowe, tak? I można mówić o tym okrągłym kole, ale też w kategorii koncentrycznych kręgów, które znają się jeden w drugim. I tak samo jak mało do świadomości społecznej przebiło się to, jak Brytyjczycy tak naprawdę utrwali system kastowy w Indiach, który w tamtym okresie był w pewnej już postępującej degeneracji, a oni opierając się na pewnych kastach tak naprawdę jakby wrócili do tego trybu, a sami też funkcjonowali w tej mentalności kastowej i często bardzo różne tajne stowarzyszenia zwracają uwagę właśnie na więzy krwi i ta reinterpretacja legendy właśnie przez Dana Browna jakby wpisuje się w ten bardzo charakterystyczny anglosaski sposób myślenia. Ale właśnie moim zdaniem w świecie anglosaskim po prostu dalej występują i tak, jako istotne te rody po prostu. Mamy jakieś rody Rothschildów, rody Rockefellerów, różnego typu rody, Rothbuszów chociażby. Tam, jeśli spojrzymy na rody, kręgi, z jakich wywodzą się politycy amerykańscy, to bardzo często były jakieś takie rody wielopokoleniowe, często należące do organizacji typu Skull and Bones, czy do innych elitarnych organizacji. I ta właśnie myślenie w kategoriach rodowych w świecie anglosaskim jest nadal bardzo ważne. No i to właśnie pojawienie się Graala właśnie w takiej wersji, jakiej podał to Dan Brown, jest moim zdaniem właśnie też można zinterpretować jako pochwała do tego typu organizacji społeczeństwa, w którym dominującą rolę odgrywają po prostu rody polityczne. To tutaj jeszcze tylko nadmienię, że te rody są często tam znane z nazwiska, ród Huxleyów, ród Galtonów, ci może mniej, ale też byli bardzo istotni. Francis Galton był twórcą koncepcji eugeniki w takim rozumieniu, w którym niesławnie zapisała się w historii. Ród Darwinów to były trzy rody, które się przeplatały. Był Francis Galton Darwin, jeden z ideologów, dziadek Karola Darwina, bodaj Erasmus Darwin, już pamiętam, był twórcą teorii ewolucji w takiej intuicji jeszcze wcześniejszej, mianowicie, że Karol tylko ją
rozwinął. Temat też jest bardzo szeroki, ale jeśli już właśnie będziemy mówić o tej grupie Milnera, no to oczywiście są to przedstawiciele dziesięciopokoleniowej, już setletniej arystokracji, przedstawiciele najwyśmienitszych rodów. No i tutaj widzimy, że ten motyw faktycznie, tutaj dobrze zwróciłeś na to uwagę, że ten element jest też czymś, o czego nie możemy uciec, tak? W sensie, że błękitna krew, która gwarantuje nam, tak, że nasze dobre pochodzenie to jest coś, co jest wymagane, żebyśmy mogli do tego stołu w ogóle usiąść, tak? Czyli bez dobrej krwi tak naprawdę nie ma mowy o równości. I no właśnie, no to o tyle. Ale zacząłeś coś mówić. W polskich warunkach też trochę tak mimo wszystko jest. Taki niejaki Kijowski, pamiętamy Mateusza Kijowskiego. No wątpię, żeby ktoś taki w ogóle się wybił, gdyby nie miał odpowiednich korzeni. Hartmann tak samo. Oczywiście tutaj też mamy do czynienia z czymś takim po prostu, że no wątpię, że ci ludzie by się powybijali, gdyby nie mieli po prostu swoich korzeni. Tak, nie śledziłem ich jeszcze głębiej, ale myślę, że też by się znalazło różnego typu odniesienia jeszcze głębiej. Dlatego często jednak te rodowe powiązania wpływają również na naszą scenę polityczną. No taka ciekawostka na marginesie. No i to też był element przy tej koncepcji nazistowskiej, tak, żeby zadziałała magia, trzeba cofnąć się do czystej krwi. I no, widzimy, ten motyw jest dosyć zapomniany, ale tak można powiedzieć, że to myślenie arystokratyczne w tym mrocznym wariancie też może prowadzić do tego eugenicznego wariantu. Ale zacząłeś coś mówić, ja ci przerwałem, powiedziałeś, że ciekawostka i ci nieelegancko przerwałem. Możesz? Nie wiem, w którym. Nie wiem, Odnośnie Dana Browna jeszcze i właśnie powiedziałeś o tym elemencie rodowym i że. Nie, to myślę, że zakończyłem mniej więcej wątek. Dobrze. No bo wypadło mi z głowy. Tam może coś chciałem jeszcze dodać, ale wypadło mi z głowy teraz. To może na koniec powiem, że jeśli wspominam filmy katastroficzne, to tamten element też się powtarza. Dosyć w głowie zapisany taki obraz z kilku różnych filmów, gdzie jest bardzo ten element podkreślony, tak? W sensie, że ludzie właśnie, kiedy zbliża się jakieś zagrożenie, ludzie właśnie w takim ujęciu siedzą, tak? Ale no to może z mojej strony taka refleksja, że tak naprawdę to oni sami sobie wybierają między sobą, kto będzie tam właśnie godny, żeby usiąść, no i nie jest to w żaden sposób systematyczny ustalane, tak, kto powinien tam usiąść i kto powinien być uznany między sobą za równych. To jest pytanie tak stare jak to, czy jeśli mamy właśnie masonów z bardzo różnych warstw społecznych, to czy oni będąc w loży są sobie równi, tak, no tam. Myślę, że tak naprawdę ten fetysz równości w rozumieniu rewolucji francuskiej jest czymś, co jest jednym z podstawowych elementów ideologii, powiedzmy, i rewolucyjnej z jednej strony, ale z drugiej strony też tych tradycji masońskich. I oczywiście, jako że tak już ostatnio mieliśmy... To trochę bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o historię rewolucji francuskiej, dlatego że jeśli chodzi o masonerię, no to w zasadzie masoneria obsadzała wtedy zarówno kręgi monarchistyczne, jak i kręgi rewolucyjne. I tak trochę zaistnienie tej rewolucji jako takiej było efektem takiego działania dwóch rąk, że stworzono w sposób trochę sztuczny różne obie siły, a w rzeczywistości masoneria im wpływała na stronę monarchistyczną i na stronę rewolucyjną, więc tam to nie było tylko tak, że masoneria inspirowała jakieś ruchy rewolucyjne, tylko to było tak rozegrane po prostu, żeby kontrolować już obie, nazwijmy to, opcje. Obie elementy dialektyki i jeśli się uda zorganizować, to już mogę tutaj powoli zapraszać na jeden program, który za niedługo uda nam się nagrać, myślę, mam nadzieję, we trójkę z kolegą moim z Rewolucji Informacyjnej Tomaszem Węgrzynem oraz oczywiście z Filipem Podstawskim. Jeszcze to będzie prawdopodobnie na kanał Filipa, ale myślę, że to może być dosyć interesujący, stały fragment gry na przyszłość. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać w temacie, czy może kojarzysz jeszcze jakieś elementy popkulturowe, w których ten element w sposób istotny się pojawia? Myślę, że możemy powoli kończyć, że to najciekawsze od wystąpienia tego już tak żeśmy z grubsza omówili, natomiast no, można by to precyzować oczywiście każde z tych wystąpień, ale wydaje mi się, że najciekawsze rzeczy mamy już omówione, jeśli chodzi o tego typu właśnie program. Więc na dany moment bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i
tutaj, jeśli by była taka inicjatywa z tej strony, mam nadzieję, że nagram osobnie o całej koncepcji poszukiwania Świętego Graala, a nawet jeśli by się to było, byłoby to trochę w powtarzanie pewnych ścieżek, to dużo jeszcze pozostawiliśmy w tym temacie. No, na pewno. Co do jeszcze chciałem wspomnieć, co do Sorosza, to jakieś pojawiały się takie informacje w mediach, ale faktycznie są niepotwierdzone, tak jak powiedziałem, dlatego chyba jednak po prostu ktoś puścił fałszywą informację. Przepraszam za wprowadzenie w błąd, no ale też mi ktoś po prostu podał. No, czasami jest tak, że się nie zweryfikuje czegoś dokładnie. Tutaj sam nie byłem pewien, dlatego nie jest tak, że lansowałem coś, co jest całkowicie nieprawdą, tylko zaznaczyłem, że dotarły do mnie takie częściowe informacje, natomiast jeszcze nie jest to potwierdzone. Tak, jeśli nawet się pojawiają jakieś lapsusy, to zachęcam Państwa do wyławiania ich, podawania korekt w komentarzach, a też kiedy podaje się dużo informacji z głowy, czasami może się zdarzyć, że człowiek się pomyli, no niestety to takie są realia. Zapraszam na kanał Filipa Podstawskiego, też Alter Historia, gdzie są różne programy, w tym nagrywamy dekoder popkultury, w którym łamiemy różne fenomeny popkulturowe oraz często postaci. Na razie mamy dwa odcinki o historii króla rock'n'rolla Elvisa Presleya oraz o fenomenie Beatlesów. Jest też program Filipa o jednym z seriali o Jeffrey'u Dahmerze, mordercy. Sami też rozmawialiśmy w Lexikonie Manipulacji o mordercach. No i to myślę z mojej strony tyle. Było bardzo ciekawie znowu porozmawiać z tobą, kolego. Szacowny i dziękuję ci za czas poświęcony. Dziękuję. I zapraszam na kolejne odcinki Lexikonu Manipulacji w najbliższych tygodniach.